Dzieci kontra rodzice, sport. Najnowsza odsłona serii. Wiek od 6 lat. Wydawca Kangur. Komponenty 54 karty do gry, 156 pytań na nich, 2 karty pułapki, 12 żetonów, instrukcja. Pudełko trochę większe ze względu na to, że tu mamy żetony. Żetony takie jak widzimy, 3 piłki, 3 łyżwy, 3 paletki, 3 piłki do koszykówki. Będziemy je losowali i jak na koniec gry, jakoś jak odpowiemy prawie na pytanie, i na koniec gry dodatkowe punkty za piłki, tak? Pojedynczy jeden punkt, dwie takie same, jeszcze dodatkowy punkt dostajemy. Trzy takie same, dodatkowo trzy punkty. Dwie talie kart, jak zawsze w tej serii. Dzieci kontra rodzice, dzieci pytają rodziców, dzieci kontra rodzice, rodzice pytają dzieci. Oglądamy. Wybrane poczytam, po trzy pytania na karcie. Jak nazywa się jacht dwukadłubowy, kormoran, katamaran czy kamikadze? Czym napędzany jest kajak wiosłem? Nie tylko są takie, że ABC, że jakby wybór, tylko tu jedna odpowiedź, tak? To pytanie otwarte. Są tu też, będzie Roberta Kubica. Turniej w Wimbledonie rozgrywany jest na kortach trawiastych, betonowych czy na piasku. Snooker to sport rozgrywający się na wodzie, na stole czy na boisku. Tour de Pologne to wyścig kajarski, narciarski, rowerowy. Saneczkarstwo to sport letni czy zimowy? No to proste, tak? Czy skoki na BMX-ach są dyscypliną olimpijską? Tak. O, nawet nie wiedziałem, przyznam. Jaką dyscypliną sportową uprawia panczenista? Łyżwiarstwo szybkie. Co uderzamy rakietą do badmintona? Piłkę, muchę czy lotkę? Czy hokej może być rozgrywany na trawie? Jak nazywa się legendarny wyścig kolarstwa we Francji? Czy w futbol europejski i amerykański gra się taką samą piłką? Nie. Co ile lat odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Potoczna nazwa Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to teledysk, mundial czy festiwal? Czy kobiety uprawiają skoki narciarskie? Czy gra w kręgle jest dyscypliną olimpijską? Nie jest. Co ile lat odbywają się letnie Igrzyska Olimpijskie? Co 4. Ile trwa regularny czas trwania meczu piłki nożnej? 60 minut, 90 czy 97? Jaki kolor ma zazwyczaj trawa na boisku do piłki nożnej? Zielona jest zazwyczaj. Jaki jest narodowy sport Japonii? Sumo. Czy wędkarstwo to sport? Tak. Stań, pokaż jak się robi pajacyki. O, jest jakieś wesołe pytanie, takie trochę odbiegające od quizu standardowego. Ile maksymalnie punktów można uzyskać za jeden trafny rzut w koszykówce? 3. I mamy pułapkę. I to rodzice pytają dzieci było. Więc takie łatwiejsze pytanka. A tutaj mamy, że będą dzieci rodziców pytać. Zaraz zobaczymy, o co nas zapytają. Ile rund trwa walka w boksie amatorskim? 1, 3, 16 czy 29? Na jakim dystansie rozgrywany jest olimpijski bieg z przeszkodami? 20, 2000, 3000 metrów. Ile zawodników liczy drużyna piłki ręcznej? NHL to profesjonalna liga jakiego sportu? Hokejowa, tak? Jaka długa jest trasa Tour de Pologne? Albo jaką maksymalną prędkość jest w stanie osiągnąć biegnący sprinter? 33 km na godzinę. Jak nazywa się prawidłowe lądowanie w skokach narciarskich lekkim wsunięciem jednej nogi? Telemark. Od czego pochodzi nazwa BMX? Jakiego wzrostu jest Marcin Gortat? Czyli koszykarz, tak, znany. Jakie zwierzęta biorą udział w letniej olimpiadzie? Konie. Dyscyplina sportu oparta na naturalnym ruchu to
Ile czasu bramkarz może trzymać piłkę nożną w rękach? 6 sekund. Jak piłkę nożną nazywają Amerykanie? Soccer. Jaką nazwę nosi stadion w Realu Madryt Santiago Bernabeu? Na którym miejscu w polskim klubie 100 jest Tomasz Frankowski na trzecim. Jak miał na imię piłkarz o nazwisku Zidane, Zinedine? Główny klub Zambrowa to Olimpia Zambrów. Kto powiedział, że piłka jest jedna, a bramki są dwie? Kazimierz Górski. Jakie mięśnie potoczy nazywamy kaloryferem, mięśnie brzucha? Jak nazywają się ciężarki do ćwiczeń, hantle? Jaki kolor koszuli nosi lider wyścigu kolarskiego? Żółty. Jaką długość ma basen olimpijski? 50 metrów. Kto był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej przed Zbigniewem Bońkiem? Grzegorz Lato. Ile gemów ma set? 5. I karta pułapka. I oczywiście na każdej karcie trzy pytania, a nie pojedyncze, tak jak tutaj przeczytałem. Więc pytania o sport, żeby dzieci też wiedziały, jak się uprawia sporty, bo jak będą wiedzieć, to może będą chętniej je uprawiać, prawda? Generalnie warto do sportu, do ćwiczeń warto zachęcać. Dzieci kontra rodzice, sport, zasady i ciekawostki związane ze sportem. Dzięki.